Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj kontynuujemy naszą trasę rozpoczętą w poprzednim odcinku. Daliśmy sygnał do odjazdu, więc ładujemy mocy, luzujemy hamulec pomocniczy i ruszamy. Wyjeżdżamy ze stacji Wolbrum, kontynuujemy naszą podróż do Sędziszowa Towarowego. Przed nami zaraz będzie 70 od kilometra 14,0. Mamy jaki kilometr? 21,5. No dobrze, jeszcze kawał drogi, to 13, to prawie od Gajówki. Prawie od Gajówki. Jakie było ograniczenie, bo nie widziałem 40. Patrzyłem w rozkład. A niestety tutaj rozkład lekko zasłania. Nie go otworzy. Czterdziestka chyba była dziś przed przejazdem, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić. Nie znam aż tak dokładnie tego szlaku. Ale tym razem się nie pomyliłem. I rozpędzamy nasz skład do prędkości znakowej. Niemożliwe. Pan przygasił światełka. Kiedyś chyba to w SimRailu nie działało, nie? Nie było synchronizacji świateł, tak mi się coś wydaje. Albo to po prostu nie trafiłem na nikogo, co by kulturalnie przyciemnił.
Leżę teraz w dusi. To był idealny sygnał baczności. No nie wierzę, mamy przejazd przez Gajówkę. My się zawsze stoi. Tym razem jedziemy. Niemożliwe i to jeszcze opóźnienie mamy. Tego nie zauważyłem. Sobie jadę, jadę w spokoju. Myślę o czymś innym, a to nagle 70. Nie no, idziesz pan do domu. Będzie tu jakiegoś ograniczenia, niby 30 ma być. Oczywiście jest wskaźnik. Tym razem widziałem. Światełek nie przygasiłem, no szkoda. Jeszcze kawałek do tej 30 jest. Zaciążyłem, że ta 30 była w takim miejscu trochę z czapy. Tutaj akurat.
poziom został usunięty mitą miechów. Tam się coś psuje w tym miechowie, bo tam często właśnie są takie komunikaty, że a to poziom został usunięty, a to coś, znowuż będzie 30. Może ja ślepy? Nie, 30 będzie. Podoba ten widok z wagonu, ale w nocy jest on całkowicie bez sensu. Nami harsznice. Potem będą 50 właściwie ciągłe. Tutaj ta 30 tylko. To nie był gracz, tylko bot. Ale światełek nie przyciemnił. No i to widzicie, jest bez wyjazdu z harsznicy. Musimy stać. A nie, zastępczy. To zwalniamy. Już widzę z daleka, że zastępczy się świeci. Mam nadzieję tylko, że nam nie wygaśnie. Tak, trzeba zwolnić do 40. Trzeba być gotowym do hamowania. Nie, tu jest bot, to nam nie wygaśnie. Tyle to wiem, ale... No, normalnie mógłby wygasnąć. Myślałem, że to przestało padać, ale widzę, że nie. Dobrze, koniec obszaru stacyjnego. Tory wjazdowe przed nami. Oddajemy mocy, nie za dużo, bo i tak 50 czy za niedługo. Potem będzie kolej na 50 i tak już aż do samego tunelu. Chciałem tak delikatnie wyhamować, ale widzę, że coś tu z górki się zrobiło.
się nie rozpędzam, bo wiem, że 50 tu czyhają na każdym kroku, więc bez sensu. Czekaj, zaraz będę hamował. I tu już jest od razu kolejna 50. I tak cały czas, aż do samego tunelu. Dwa 192 przejął i miłego dyżuru. Jeszcze będzie jakieś 50, czy nie? Tak mi się wydawało, ale lepiej się upewnić. Podziękował, ale on wie, że to nie była do niego, nie? To do mnie chyba. Najlepszy. Przyjął to jak przyjął. Czekaj, bo jak mamy do tego tunelu? Znowuż ten kursor zostawiłem na środku. O, proszę. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek. Już nie będę tutaj specjalnie dzielił tego na dwa. Ten drugi mógł być lekko za krótki. No i sobie, drodzy Państwo, zobaczycie tą podróż w dzisiejszym odcinku. No najwyżej sami sobie podzielicie oglądanie tego materiału na dwa dni.
Cały czas deszczowa pogoda. Coś tutaj już nie ma 60. Nie wiem, gdy wyjedziemy do rozjazdy tamte. Ale tu jest 90, to za to wiem. I tunel. Aż to w tunelu. Miejscowość tunel. Znaczy posterunek tunel, a nawet stacja to chyba. Co tu jechać prądowo, bo tu jest górki cały czas, aż do Kozłowa. Za sekundkę będziemy i tak hamować, i tak. Jest fajna to 120, nie? Pojawia się Adora i też stuwa. Widzicie, tu jest już stówka.
No i jesteśmy w Kozłowie. 5 minut opóźnienia tylko. Wystrzeliśmy podczas mojej jazdy od Sławkowa, gdzie nas tutaj tak uraczyli niemiłym opóźnieniem. Nie wiem, co tu by trzeba było robić, żeby naprawdę tego opóźnienia nie zyskać. Już tyle razy, co się staram tutaj jeździć po tej linii, to za każdym razem i tak to opóźnienie dostaję. A i tak myślę, że jadę tu żwawo. Trochę piasecznicy. Pociąg zaczął ślizgać. Teraz to będzie pod górkę, więc dlatego tak już tutaj mocy sobie szykuję. Mimo zrobić tak. Jeszcze za wcześnie trochę? No tak, tu dopiero jest. Jest bardzo stroma góra, on tutaj ledwo co podjeżdża. Już nie ma co dodawać mocy, można odpuścić. Tutaj mamy wypłaszczenie, ale zaraz dalej będzie z górki.
sprawdziłem, w którym miejscu mniej więcej tylko ta stówka będzie. Jakby ktoś się pytał, czemu zwalniałem, czy tak bardzo, dlatego, bo tutaj dalej jest górki i przyspieszamy. Nie musieli dohamowywać przed samymi peronami, wolałem to zrobić w taki sposób. No i hamowanie wyciągnięte jak najdalej. A my w peronie się zmieściliśmy bez problemu. Nawet minutę nadroniliśmy. Zgłoś do numeru. Zgłoś do tunelu. Zjemy na chwilę na bok, puścimy ekspresa. I w tym momencie kończymy scenariusz. Nabyliśmy 4705 punktów, skorobiliśmy 80 km. Idźmy sobie, ale jasno. A na wykres. Jest coś takiego? No nie wiem. Nie chcę się załadować. O, jest.
Zobaczmy sobie wykres tu trąbienia, trąbienia. No myślę, że nie było źle ogólnie. Z tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.